Jednakże czas w ośrodku mija mi na długich spacerach po parku. Tylko tutaj znajduję ukojenie. Tylko w cieniu drzew. Myśli moje są znacznie spokojniejsze, kiedy mam świadomość, że słońce łagodnie muska zielone listki, a wiatr łaskawym i ciepłym podmuchem otula moją twarz. Lekarze mówią, że najgorsze już minęło. Załamanie było tymczasowe. Trudno im powiedzieć, czym został wywołany ten stan. Wiem, że nie wybaczysz mi nigdy tego, co uczyniłem. Tragedia, do jakiej przyczyniła się moja ręka, nigdy nie znajdzie usprawiedliwienia ani wytłumaczenia. Jedynie chyba szaleństwem mogę się zasłonić. Ale jestem świadomy, że marna to zasłona i nie sposób mi się za nią ukrywać. Biorę pełną odpowiedzialność za to, co się stało. I gotów jestem ponieść karę. Lekarze mówią co prawda, że nie wyjdę już raczej ze szpitala. A wiedz, że po stokroć wolałbym gnić w więzieniu za to, co ci zrobiłem. Muszę ci wyznać, że posunąłem się do pewnego podstępu. Wiedziałem bowiem, że kiedy dowiesz się, że to ja do ciebie piszę, to nie będziesz chciała za nic w świecie usłyszeć tego, co mam do przekazania. Dlatego też posłałem mojego przyjaciela z listem do twojej siostry. Po długich namowach zgodziła się odczytać tobie treść. Będę już kończył, żeby cię nie zanudzać. Kocham cię bardzo. I wierzę, że mimo wszystko kiedyś będę w stanie powiedzieć ci to osobiście. Na szczęście cały czas jest przy mnie mój przyjaciel Anton. To on podpowiedział mi na ucho, co mam napisać. I szeptał mi też plan, jak odczytać ci list. To on poszedł do twojej siostry. Mam nadzieję, że obie żyjecie w dobrym zdrowiu. Na zawsze twój, Witalii.
Pogoda jest całkiem niezła. Wiatr wieje nam w plecy. Dogadaliśmy się z tubylcami i zgodzili się podwieźć nas konno na miejsce drugiego obozowiska. Pomogliśmy im rozładować wozy i czekaliśmy na zawsze. Około 4 po południu wyruszyliśmy w dalszą drogę. Wcześniej udało nam się jeszcze uzupełnić zapasy żywności, dlatego w trakcie drogi mogliśmy coś zjeść. Konie poruszają się dość wolno. Usypia mnie to. Robi się ciemno. Miejscem drugiego obozowiska była opuszczona wioska. Znaleźliśmy dom nadający się na nocleg. W totalnej ciemności zaczęliśmy się oporządzać i przygotowywać ognisko. Chyba każdy z nas skaleczył się na gwoździach wystających niemal z każdej deski. Poza tym wszystko było dobrze. Wtedy to się zaczęło.